Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na obgadanki. Opowiem Wam dzisiaj o kilku książkach. Na początek będą to takie super nowości, które dopiero się pokazały i jeszcze pachną farbą drukarską. Na końcu też mam nowość, a cały środek to książki nowe, ale już nie takie świeżynki. To książki, które liczą rok, dwa, bądź też kilka miesięcy. Na razie nie będę zdradzała, co to za pozycje, ponieważ są to książki, które, gdy przyglądałam się przeczytanym pozycjom, najgłośniej do mnie wołały: mnie, mnie weź i o mnie mów. Tak więc zaczynam od nowości. Martwy punkt. To książka napisana przez Mateusza Baczyńskiego i jest to reportaż dotyczący sprawy zabójstwa Iwony Cygan. To zabójstwo było bardzo głośne, bardzo dużo się o nim mówiło, powstały też książki na ten temat, na pewno jest mnóstwo podcastów związanych ze sprawą Iwony Cygan, także jeżeli jeszcze nie znacie, to bardzo szybko można nadrobić tę sprawę. Powiem tylko, że to zamordowana nastolatka, która wyszła w sierpniu w wakacje z domu, żeby spotkać się z koleżanką wieczorem i już nie wróciła. Na następny dzień znaleziono jej zwłoki przy takim wale koło rzeki, w miejscu, w które praktycznie nikt nie uczęszczał, no chyba, że na przykład na spacer z psem. Bardzo długo nie mogli policjanci namierzyć winnych zabójstwa Iwony Cygan. Podejrzewano bardzo wiele ludzi, począwszy od tej przyjaciółki, która spotkała się z Iwoną tego wieczoru, poprzez tak naprawdę bardzo wiele osób, wielu mieszkańców miasteczka, i ostatecznie nikogo nie aresztowano. Po wielu latach sprawę dostało Archiwum X. To Archiwum X najbardziej znane, o którym też powstały książki. I oni dokopali się do jakiegoś winnego, czy też do winnych. Dwie osoby zostały aresztowane. Autor tej książki powątpiewa w to, czy Archiwum X znalazło właściwych ludzi. Czy głównym motywem ich postępowania było odnalezienie winnych zabójstwa, czy też ogłoszenie swojego sukcesu. Daje naprawdę solidne argumenty. Przytacza tutaj rozmowy także z przedstawicielami Archiwum X oraz także innymi osobami, które były w jakiś sposób zaangażowane, czy to w śledztwo, czy też na przykład z sąsiadami zamordowanej dziewczyny i jej rodziną. Mamy tutaj taką dość szeroką panoramę i na wydarzenia, ale także na to, co działo się później, co działo się przez wiele lat po samym zabójstwie. Także jest to taka książka, którą naprawdę warto przeczytać, zwłaszcza jeżeli już znaliście tę sprawę, ponieważ ona zasiewa takie ziarenko niepokoju. Każe spojrzeć na tę sprawę z trochę innej perspektywy i pokazuje, że być może to, w co wierzymy, nie jest prawdą. Także czytajcie i razem ze mną śledźcie dalszy rozwój tej sprawy, bo naprawdę jestem bardzo zaintrygowana, bardzo ciekawa, jak to wszystko się zakończy. Kolejna książka to Idol w ogniu japońskiej pisarki Rin Usami. Podobno ta pisarka jest bardzo, bardzo młodą dziewczyną. Zaraz zobaczę, czy mamy tu zdjęcie. Nie, nie widzę. Jest to książka, która opowiada o nastolatce, zafascynowanej członkiem zespołu muzycznego, który nazywa się Masaki. Ta nastolatka śledzi wszystkie newsy na jego temat, czyta wywiady, ogląda wszystkie wywiady oraz spisuje je w zeszytach. Udziela się na kontach społecznościowych tego idola, oczywiście chodzi na koncerty. I co mnie bardzo zaskoczyło, wydaje kupę pieniędzy, naprawdę ogromne pieniądze na zakup gadżetów oraz płyt tego artysty. Jest tutaj coś, o czym nie wiedziałam, że na przykład w Japonii, podejrzewam, że w innych krajach, gdzie mamy podobną kulturę muzyczną, panuje taki zwyczaj, że głosuje się na danych członków zespołu albo na sam zespół, ale żeby zagłosować, trzeba mieć kupon, który znajduje się w płycie. Dlatego takie szalone, zakochane nastolatki kupują po kilkanaście czy kilkadziesiąt płyt,
na ile je tylko stać, by móc wykorzystać kupon i zagłosować na swojego idola. I tak właśnie dzieje się z tą tutaj dziewczyną. Ale książka zaczyna się od wydarzenia, które wstrząsa trochę jej życiem w Posadach, ponieważ dowiaduje się, że jej idol uderzył swoją fankę. To każe jej spojrzeć na niego z trochę innej strony i z jednej strony nie chce wierzyć, że to mogło dojść do skutku, z drugiej strony trochę zaczyna wątpić swojego idola. Ale bardzo szybko dochodzi do siebie, jej miłość do tego chłopaka nie ustaje, a może nawet robi się jeszcze większa. Ona pisze blog na jego temat i ta książka pokazuje nam, do czego może doprowadzić taki fanatyzm, w jaki sposób może zniszczyć czy zaburzyć życie młodego człowieka. Człowieka, który nie żyje swoim życiem, lecz stara się śledzić w najdrobniejszych szczegółach życie swojego ukochanego idola. Mnie się ta książka bardzo podobała. Ona jest krótka. To jest taka typowo książka taka ze wschodu, czyli japońska, koreańska. Taka książka, w której mamy w pigułce pewne zdarzenie i pewne zjawisko, które zostaje tutaj opisane w taki sposób, że rzeczywiście przemawia to do nas. To do mnie to przemówiło. I mam nadzieję, że jeżeli zdecydujecie się na tę książkę, to też znajdziecie w niej pewne wartości. Dawniej ludzie żyli w brudzie. My o tym wiemy. Pewnie nawet osoby, które nie za bardzo interesują się historią, są świadome tego, że w dawnych czasach ludzie rzadko się myli, że średniowiecze było śmierdzące na przykład. Ale niekoniecznie tylko średniowiecze. Ta autorka, czyli Agnieszka Krzemińska, która jest archeologiem z zawodu i pisze książki o historii archeologii, opisała temat higieny w bardzo szeroki sposób, nie koncentrując się tylko i wyłącznie na higienie ciała, ale także sięga po przykłady, na przykład skaryfikacji, tatuowania się, pokazuje różne przykłady tego, jak ludzie żyli i w jaki sposób dbali o siebie, czy też upiększali siebie. Natomiast jest świadoma tego, że my nie do końca na przykład jesteśmy w stanie określić teraz, jaka była funkcja tatuażu. Czy ona miała upiększać ciało, czy też na przykład działać odstraszająco, czy miała jakieś funkcje magiczne, czy jakiekolwiek inne. Tego w tej chwili bardzo często nie wiemy, ponieważ nie ma źródeł pisanych, a historycy mogą się co jedynie domyślać, czy też spierać na różne tematy. To książka, która chwilami jest obrzydliwa, ale także czasem zabawna. Możemy tutaj zajrzeć na dwór Ludwika XIV, możemy pochodzić po cuchnącym Wersalu, w którym nie było toalet, a mieszkało tam mnóstwo ludzi, więc możecie sobie wyobrazić, jaki tam panował fetor. Możemy zajrzeć do toalet, na przykład na starym rynku w Elblągu. To miasto zostało bardzo gruntownie przebadane archeologicznie i to, co o mieście wiedzą historycy, no bardzo często pochodzi z przedmiotów, które znajdowali w miejskich toaletach. Mogli się dzięki temu na przykład dowiedzieć, czym zajmowała się rodzina, czym parała się rodzina mieszkająca w pobliżu danej toalety, czy była zamożna, czy miała jakieś kontakty zagraniczne. Wszystko dzięki temu, co znajdowali w nieczystościach. Tak więc książka bardzo ciekawa. Książka, która też obala mity, na przykład mit, że w starożytnym Rzymie ludzie byli bardzo czyści i dbali o higienę. Cóż z tego, skoro siedząc w publicznych toaletach podcierali się jedną wspólną gąbką na kiju. Więc mit tutaj o higienie no można wsadzić między książki, ponieważ nie było to na pewno higieniczne, a wręcz było obrzydliwe. Tak więc polecam Wam dużo wiedzy historycznej podanej w taki bardzo strawny sposób. I kolejna książka historyczna, ale dotycząca już jednego bardzo wąskiego tematu, to jest biografia Wawelu napisana przez Kamila Janickiego. Zobaczcie, jaka gruba. W tej książce też mamy sporo przypisów. Także nie wszystko to jest treść,
przypisów jest tyle. Także zobaczcie, jest to poważne dzieło historyczne, aczkolwiek dzieło, które się czyta bardzo przyjemnie. Ja spędziłam z tą książką jakiś miesiąc i poczułam się zawiedziona, że już mi się kończy ta książka, kiedy dotarłam właśnie do przypisów. Sądziłam, że jeszcze mam kilkadziesiąt czy jakieś 100 stron do przeczytania, a to okazało się, że klops, nie ma więcej. Początek książki był dla mnie trochę nudnawy, ponieważ o samym Wawelu też niewiele wiadomo. Nie zachowały się źródła historyczne, nie zachowały się obrazy Wawelu z okresu, kiedy zaczął powstawać na wzgórzu budynek warowny. Natomiast pewnych rzeczy można się domyślić po tym, co zostało w ziemi, na przykład po fundamentach. Zrobiło się fascynująco i bardzo ciekawie, kiedy doszliśmy do panowania Zygmunta Starego, a na Wawelu zamieszkała królowa Bona wraz ze swoimi córkami, księżniczkami oraz frau Cymerem. Zrobiło się tam wtedy gwarno, było dosyć zamożnie, Wawel kwitł, przyjmował gości, rozbudowywał się, remontował, było pięknie. Kamil Janicki doprowadza historię Wawelu do II wojny światowej i myślę, że jest to książka, którą naprawdę mogą docenić mieszkający w Krakowie bądź ci, którzy Wawel znają o wiele lepiej niż ja, która byłam tam chyba raz w życiu i to dawno. Tak więc czytajcie Wawel, jeżeli lubicie fajne książki o historii lub jeżeli Wawel to miejsce, które dość dobrze znacie, ponieważ wtedy pewne opisy będą dla Was o wiele jaśniejsze niż dla mnie, bo ja musiałam sobie to wyobrażać, a Wy na pewno wiecie, jak to wygląda w tej chwili. I jeszcze dwie książki historyczne, ale o historii II wojny światowej. Pokazuję je obie razem z jednego powodu. Mam nadzieję, że autorzy nie będą mieli mi tego za złe, że omówię te książki wspólnie, ale one są bardzo zbliżone do siebie w tematyce. Komando śmierci Tomasza Bonka to jest książka, która opowiada o filii Gross-Rosen w Lubiążu. Lubiąż to jest taka bardzo mała miejscowość na Dolnym Śląsku, znajdująca się około 50 km od Wrocławia na zachód, w której znajduje się przepiękne opactwo cysterskie. To jest ogromny budynek, który nawet swego czasu oglądał Michael Jackson, ale też go nie chciał kupić, ponieważ nikt nie wie, co z nim zrobić. Ten budynek w tej chwili jest zabezpieczony w takim sensie, że został z wierzchu wyremontowany i cały czas, i podejrzewam, że jeszcze przez kolejne 100 lat, będą trwały prace, żeby wyremontować wnętrze. Ale do czego zmierzam? W latach 80., czy nawet trochę wcześniej, znaleziono w piwnicach klasztoru lubiąskiego górę kości, mnóstwo kości ludzkich. I padło podejrzenie, że są to kości byłych więźniów Gross-Rosen, to jest obóz koncentracyjny, zamordowanych w Lubiążu. Ale dlaczego oni się tam mieliby znaleźć? Co oni tam robili w tym Lubiążu? I Tomasz Bonek przeprowadza tutaj śledztwo takie dziennikarskie, w którym próbuje dociec, co tam w ogóle w czasie wojny w Lubiążu się działo. Tam oczywiście stacjonowali Niemcy, zajęli ten budynek i w związku z tym, że on jest tak wielki, mogli tam robić mnóstwo różnych rzeczy. I rzeczywiście autor odnalazł informacje potwierdzające, co tam mogło się dziać w czasie wojny i nad czym Niemcy pracowali. Rozwiązał też zagadkę tych kości. Ja przeczytałam tę książkę, ponieważ ja mieszkałam bardzo blisko Lubiąża. Do samego Lubiąża, do klasztoru mogłam spokojnie wyruszyć rowerem na krótką wycieczkę, więc akurat te rejony bardzo dobrze znam. Byłam też zwiedzać obóz Gross-Rosen, także też temat nie jest mi obcy, więc z ogromną ciekawością przeczytałam tę książkę, która jest bardzo dobrze napisana. Także jeżeli lubicie takie tematy, takie śledztwa dotyczące czasów wojny, które uświadamiają nam, że mimo tego, że ta II wojna światowa jest dobrze zdokumentowana, że no do teraz jeszcze żyją świadkowie, to my tak naprawdę nie wszystko wiemy, bo Niemcy dużo dokumentów zniszczyli i dużo rzeczy próbowali ukryć. I podobną książkę napisała Joanna Lamparska, Imperium Małych Piekieł, która podobnie jak Tomasz Bonek, badała inną filię
obozu Grossrosen w Sieniawce. Sieniawka to jest miejscowość przy granicy polsko-niemieckiej, też niewielka, w której znajduje się duży szpital, który był szpitalem psychiatrycznym. Teraz przeznaczony jest na zupełnie inne cele, ale autorka zaczyna badać, co mogło się tam dziać podczas II wojny światowej. Ponieważ w piwnicach tego szpitala znajduje takie dziwne sale z takimi jakby korytkami, które odprowadzają wodę. Nie wiedziała, jakie było przeznaczenie tego miejsca, ale kilku medyków, autorytetów w swojej dziedzinie wypowiedziało się, że prawdopodobnie były to sale, w których przeprowadzano sekcje zwłok. I teraz pada pytanie, czyje zwłoki to były? Czy były to zwłoki więźniów, czy jakichś tam osób, które zmarły śmiercią naturalną? Znając Niemców i mając świadomość tego, że pod koniec wojny w Sieniawce kręcił się Mengele, to możemy snuć bardzo drastyczne przypuszczenia. Joanna Lamparska bada tę sprawę dosyć długo, dociera do różnych osób, dociera do dokumentów i stara się poskładać tę historię tak, aby zajrzeć w przeszłość i zobaczyć, przekonać się, co tak naprawdę działo się w tym szpitalu w Sieniawce. Czyli dwie książki, w których mamy śledztwa historyczne dotyczące II wojny światowej i dotyczące więźniów z Grossrosen. Z obu tych książek też dowiecie się bardzo dużo o samym obozie, który jeden z więźniów nazwał gorszym od Auschwitz. Powiedział, że Auschwitz w porównaniu z Grossrosen to było sanatorium, a miał doświadczenie, ponieważ był w obu tych obozach. Także jeżeli lubicie takie obozowe historie, ale także śledztwa historyczne, to bardzo Wam polecam obie te książki. I teraz trochę na rozpogodzenie. Wracamy do Kociej Szajki. Ukazała się właśnie najnowsza część przygód kotów z Kociej Szajki, czyli Kocia Szajka i Gondola Przemytników. I jak zapewne się domyślacie z tytułu i z tego, że Lola, chyba to jest Lola, ma maskę na oczach, koty wybierają się do Wenecji. Wybierają się do Wenecji, ponieważ Komandos oświadczył się Loli, a ona zażyczyła sobie ślubu w Wenecji. I wszystkie koty wyleciały samolotem na kilkudniowy czy tygodniowy pobyt w tym włoskim mieście. I oczywiście, jak to koty, bardzo szybko napatoczyła się im zagadka kryminalna. Ktoś wywoził stare księgi, drogocenne księgi z domu niedawno zmarłej hrabiny. I koty próbują dowiedzieć się, kto jest złodziejem i dlaczego kradnie te książki. Jak zwykle bardzo zabawnie, jak zwykle mamy tutaj cudowne ilustracje. Mamy świetne słowotwórstwo. Koty słuchają Kocifaja, a nie Spotify'a. I mamy tutaj przykładowy obrazek. Ja Kocią Szajkę uwielbiam i dopóki Agata Romaniuk będzie pisała Kocie Szajki, to ja będę je czytała i będę je polecała, ponieważ to jest dla mnie naprawdę godzina super rozrywki podczas czytania kolejnych Kocich Szajek. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że wyłapaliście jakieś sensowne treści z mojego dzisiejszego słowotoku, że udało mi się zainteresować Was niektórymi książkami. Dopiero teraz zobaczyłam, że mamy tutaj przewagę książek historycznych i książek, w których mamy jakieś śledztwo. No ale pewnie tak musiało być. Tak jak powiedziałam, te książki najgłośniej do mnie wołały i najbardziej chciały, żebym o nich mówiła. Tak więc dostały swoje 5 minut przed ekranem. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia za tydzień. Mam nadzieję, że będziecie. Przypominam też, że można polubić mój kanał, zaobserwować go, no i skomentować. Będzie mi bardzo miło, jeśli się do mnie odezwiecie. Do zobaczenia. Pa, 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 pa.